Anna Tabaka, witam. Przed nami przegląd dnia w Silesia Flash. Kilkadziesiąt zorganizowanych autokarów, podstawione pociągi i setki osób. Silna reprezentacja z województwa śląskiego wyjedzie w niedzielę do Warszawy, by wspólnie pójść w marszu, jak mówią sami uczestnicy, w obronie demokracji. Szacuje się, że w wydarzeniu organizowanym 4 czerwca udział może wziąć nawet 500 000 osób. Fatima Orlińska. Czy to będzie święto demokracji, manifestacja polityczna, a może tylko wyraz niezadowolenia? A może wszystko naraz, to okaże się w niedzielę 4 czerwca. W stolicy w rocznicy pierwszych nie w pełni demokratycznych wyborów spotkać chcą się przedstawiciele samorządów, strona społeczna, politycy i ci zupełnie z polityką niezwiązani. Już dziś szacuje się, że z całego województwa śląskiego wyjedzie ponad 60 autokarów. Ograniczenia kompetencji samorządu, ograniczenia finansów naszych miast nie jest sztuką. Z jednej strony zabranie pieniędzy, a potem danie tylko swoim i mówienie, że to nagroda od rządu. Na takie coś zgody z samorządów nie ma i między innymi o tym pewnie będziemy głośno krzyczeć w Warszawie podczas tego marszu. Marszu, do którego właśnie samorządy zmobilizowały się w pierwszej kolejności. Jak przekonują samorządowcy, to między innymi drożejące utrzymanie gmin, rosnące inflacja, ceny energii i wody doprowadziły w niektórych przypadkach do załamania płynności finansowej. W tym roku zaprzestaliśmy wszystkich nowych inwestycji, kończymy tylko to, co jest. I jak pani na pewno zauważyła, wiele samorządów mówi, że oczekuje też na te pieniądze unijne, ale nawet gdyby one dziś przyszły, to my nawet nie jesteśmy w stanie ich wziąć, gdyż nie mamy na wkład własny. Więc zapożyczamy się i tak powiem, lecimy po bandzie, żeby się jakoś utrzymać. Wśród maszerujących będą także ci, którzy znaleźli się na kursie kolizyjnym z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jedziemy, żeby wskazać na fakt walki o nasze małe ojczyzny, które są zagrożone realizacją przeskalowanego, szkodliwego gospodarczo i społecznie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Listy w zorganizowanych grupach, które do stolicy wyjadą niemal ze wszystkich miast regionu, są już od dawna zamknięte. Organizatorzy przekonują, że poruszenie społeczne okazało się tak duże, że wolnych miejsc w autokarach brakowało już kilka dni po ogłoszeniu akcji. Wydaje mi się, że ten marsz będzie taki szczególny, bo pokaże naszą siłę i ja jadę tam po raz kolejny jadę zademonstrować i pokazać, że jesteśmy przeciw takim działaniom, przeciw łamaniu demokracji. Te zarzuty odpierają rządzący, tłumacząc, że właśnie marsz jest dowodem na to, że demokracja ma się dobrze. Trudno im się też zgodzić z hasłami przyświecającymi manifestacji. Jeśli ktoś, przegrywa wybory i potem mówi, że demokracja skończyła, to świadczy o tym, że to nie jest właśnie myślenie demokratyczne. W demokracji rządzi ten, kto zdobędzie zaufanie wyborców. I co 4 lata wybory parlamentarne są takim testem. Eksperci nie mają wątpliwości, jaki jest cel marszu 4 czerwca w Warszawie. Od tygodni mamy już nieoficjalną kampanię wyborczą. Po pierwsze jest to taki przejaw jedności, czy pokazanie jedności opozycji. Po drugie jest to mobilizacja. No a po trzecie rzeczywiście ta mobilizacja będzie służyła do mniej więcej takiego to powiedzenia: zobaczcie, jak nas jest dużo, jak my umiemy generalnie zamanifestować swoje poglądy, jak jesteśmy silni. Wielki marsz w Warszawie wyruszy w niedzielę o godzinie 12. W województwie śląskim podobna manifestacja ma się odbyć również w Mikołowie. Rozpoczęły się bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla dzieci w wieku 12 i 13 lat. Zapisując dziecko, będzie można wybrać jedną z dwóch szczepionek. Przyjąć trzeba będzie 2 dawki w ciągu co najwyżej roku. Więcej Paweł Jędrusik. Zapisy na szczepienie rozpoczęły się już m.in. w zakładzie lecznictwa ambulatoryjnego w Sosnowcu. Same szczepienia ruszą tuż po weekendzie. Zainteresowanie tą szczepionką jest znaczne. Nieznaczne, zgłasza się dosyć sporo osób. Jest jedyny tylko problem, że nie za bardzo działa system na platformie. Zapisujemy w związku z tym na tydzień, 2 tygodnie, bo nie wszystkie osoby, które zgłaszają się do zaszczepienia, pojawiają się nam na platformie. A zaszczepić swoje dziecko przeciw HPV naprawdę warto i to bez względu na płeć dziecka, bo istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakażeniem wirusem HPV a pojawieniem się choroby nowotworowej. Boimy się go dlatego, że przede wszystkim jest odpowiedzialny za raka szyjki macicy. Tak? W Polsce te statystyki są bardzo złe, jeżeli chodzi o kobiety, czyli mamy dużą zapadalność na raka szyjki macicy i są rozpoznawane w zasadzie w bardzo
późnym stadium, więc również jest większa śmiertelność. Ale narażeni są też chłopcy. HPV może na przykład doprowadzić do nowotworu odbytu lub prącia. Według ekspertów zaszczepienie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy o prawie 90%. Naprawdę dzisiaj dołączamy do najlepszych. Do najlepszych w tym rozumieniu, do tej grupy państw, która już od wielu lat prowadzi kampanię szczepienia, którym udało się tak naprawdę w znacznym stopniu zredukować skalę zachorowań. I trzeba tutaj wymienić kraje takie jak Australia, które prowadząc ten program naprawdę doprowadziły do sytuacji, w której praktycznie nowotwór szyjki macicy nie występuje. I my wchodzimy do tego, dochodzimy do tego grona. Szczepienie w tym wieku jest też dlatego istotne, bo do zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego najczęściej dochodzi podczas stosunku seksualnego. Chodzi więc o to, aby zaszczepić nastolatków jeszcze przed inicjacją seksualną. Wykonują najbardziej poważany przez Polaków zawód. W 2022 roku strażacy w całej Polsce przeprowadzili rekordowe ponad 608 tysięcy interwencji. Dziś świętują. Dzień Strażaka w Sosnowcu stał się okazją do podziękowania za ich zaangażowanie. Dwa nowe wozy strażackie warte ponad 1 200 000 zł to pewnie wymarzony prezent dla niejednej komendy. Te wspierać będą w działaniach strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. W dniu strażackiego święta nie zabrakło także odznaczeń. Ilość wyjazdów powoduje, że samochody jednak się zużywają. Więc nowy sprzęt jest bardzo potrzebny do tego, żeby te zadania wykonywać profesjonalnie, żeby strażacy byli mobilni, żeby te samochody były niezużyte i żeby możliwość ich wykorzystywania była jak najbardziej duża, można powiedzieć wręcz 100%. Nowe pojazdy, które dołączyły do floty strażackiej, są wyposażone w najnowocześniejsze technologie i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Strażacy z Sosnowca podsumowali dziś również ostatni rok służby. To był bardzo pracowity rok. Od początku roku zajmowaliśmy się jeszcze pandemią. Za chwilę mieliśmy sytuację poza naszymi granicami, gdzie nieśliśmy pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ponadto dystrybuowaliśmy tabletki jodu, diagnozowaliśmy miejsca schronienia. Mnóstwo zadań, które dołączyły do naszej bieżącej działalności, to ponad 73,5 tysiąca wyjazdów. Kolejny rok, w którym mieliśmy tych wyjazdów więcej. W minionym roku w województwie śląskim strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 74 tysiące razy, gasząc w tym czasie aż 13 tysięcy pożarów. 2,5 miliona złotych trafiło do klubów sportowych z województwa śląskiego. Mogą je przeznaczyć na dowolne cele związane z rozwojem drużyn. Do konkursu Program Klub 2023 zgłosiły się kluby, których podstawowym celem jest upowszechnianie sportu w naszym województwie. Dziś trafiły do nich czeki w wysokości 15 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły w materiale Fatimy Orlińskiej. Nie od dziś województwo śląskie może pochwalić się wybitnymi sportowcami. Ci ciągle aktywni za upowszechnianie kultury fizycznej i propagowanie zdrowego trybu życia mogą liczyć na granty. Dzisiaj odbieramy czek 15 tysięcy dla młodych chłopaków, a osiągnięcia do zeszłego roku wicemistrzostwo Polski seniorów, mistrz Polski juniorów, kadeci piąte miejsce i dzieci drugie miejsce w Polsce. W sekcji piłki nożnej na pewno awans seniorów do wyższej klasy rozgrywkowej. Gramy obecnie w klasie okręgowej. Natomiast w pływaniu jest to naprawdę multum medali zarówno na szczeblu podokręgu, jak i śląskim, a również i w Polsce. Łącznie blisko 2,5 miliona złotych trafiło do ponad 150 klubów sportowych z całego regionu. To o 500 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim, co pokazuje, że również małe kluby mają szansę rosnąć w siłę. Środki mogą być przeznaczone na organizację obozów treningowych i opłacania zajęć młodych sportowców. Na przyszły rok, jak Wysoki Sejmik się zgodzi, to musimy mieć tych środków ciut więcej znowu, bo startowaliśmy z pułapu 800 tysięcy, dzisiaj jest 2,5 miliona, łącznie przez ostatnie 3 lata 6,3 miliona złotych wsparcia dla klubów. Oczywiście tego wsparcia jest dużo, dużo więcej jeszcze w różnych innych obszarach, ale stricte program klub bardzo dobrze się rozwija. Ja się bardzo cieszę, że możemy Państwa działalności pomóc. Granty przyznano w ramach konkursu, do którego oferty mogą składać kluby sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej.
W jednym z domów w dzielnicy Jeleń w Jaworznie podobno straszy i dzieją się rzeczy nie z tej ziemi. A przynajmniej tak twierdzą ci, którzy w nim przebywali. W ostatnim czasie dom odwiedzają grupy ze specjalistycznym sprzętem, które chcą udowodnić, że tu naprawdę są duchy. Czy jest się czego bać? Sprawdzał Paweł Jędrusik. Badania przeprowadziła tu w miniony weekend grupa Laxton Ghost ze Szwecji. To nie pierwszy raz, gdy Szwedzi przyjeżdżają do Jaworzna. Ostatnim razem jeden z członków ekipy został zepchnięty ze schodów, tu ze strychu. Nagraliśmy, że jego nogi zostały pociągnięte i spadł na ziemię. Słyszeliśmy głosy, gdy realizowaliśmy materiał i ja i mój brat rozmawialiśmy, to słyszeliśmy trzeci głos, który warczał do mikrofonu. O tym, że coś dziwnego się tutaj dzieje, miał także przekonać się właściciel strasznego domu, Peter Langer. Tu wiesz, no mocka takich rzeczy, nie? Ja personalnie, wiesz, no to jest takie rzeczy, tak jak Pajszpil, no nie wiem, kupuje ta chałupa i nie umia włazić tutaj, nie? Albo wiesz, idę z drugiej zajty, zaczaskują mi się. Pierwotnie dom, który kupił Peter Langer, miał być escape roomem. Pomysł jednak upadł, a teraz, jeśli tylko ktoś się odważy, można w nim przenocować i samemu przekonać się, czy naprawdę tu straszy. Eli w to wierzy, eli w to nie wierzy w takie rzeczy, to respekt do tego placu. Dlatego ja tu nie pozwalam z żadnych tam, wiesz, nawet imprez, bo nie rozumiem, osiemnastki. Nie. Chcecie, możecie tu przyjść jakoś tak, jak to się godo, badać, wczuwać się, ale no nie wiem, co tu jest, dlatego godo, trzeba to jakimś takim poszanowaniem, nie? I czy ktoś wierzy, czy nie? Trzeba przyznać, że ludzka wyobraźnia też potrafi płatać nam spore figle. Czasami możemy usłyszeć lub zobaczyć to, co po prostu chcemy. Taki był piątek w regionie. Do zobaczenia, dobrej nocy i słonecznego weekendu.